dobry, witam się z Wami dzisiaj kawką. Cześć. Z samego rana. Ale tu jest ta. I tu jest ta kawka. Godzina 8 dochodzi rano. Tak, Laura? No, my już wypijemy kawkę i co? I życzymy Wam miłego dnia, miłego oglądania. I zobaczymy, co będziemy robić później. Na razie to wypijam kawkę. Może pojedziemy na rowery. Chyba pojedziemy na rowery dzisiaj, tak, bo się ochłodziło trochę. No, dzisiaj jest chłodniej, Wam powiem. 25 pokazuje teraz, a jest 9. I patrzcie, jakie niebo. Może jakieś słońce przyjdzie, coś tam się przejaśni. I dobrze byłoby dzisiaj coś tutaj porobić, popielić, bo wszystko zarosło. Małpi gaj się zrobił. Tutaj mi te papryki tak poszły do góry. I te sałaty trzeba dzisiaj, sałatkę jakąś zrobić. Można coś porobić. Przyszłam po pomidorę na śniadanie. O, tutaj już też małpi gaj się robi. O, ludzie, ludzie. Patrzcie, już mam... O, żeby tego nie złamać, bo to takie ciężkie. Mam pomidorki. Tam mam też. O, i tu już są. No, one są takie, wiecie, bo je jak pryskałam, no to one tak już urosły. O, już bez zerwę. Nie wziąłam sobie nożyka. O, są pomidorki. Ja je sobie jeszcze sparzę oczywiście. Ale ja to pryskałam 2 tygodnie temu. No jakoś tak. No, ale jeszcze wiecie, jak wodą lałam, to mi takie ciśnienie poszło, że stąd poleciało mi, wiecie, wszystko na górę i dlatego takie są plamy na nich. No bo na tych na przykład nie ma. W sensie to jest kurz taki, nie? O, widzicie. Palcem schodzi, o, kurz po prostu. No, bo już na tych tak nie ma. Ale już rosną pomidorki. W ogóle jest multum pomidorów. Full. Tak mi super obrodziły. O, tu jeszcze jakiś jest, ale to jeszcze te na śniadanie nam starczą. O, tu już też już się te koktajlowe też mnóstwo. O, tu już są czerwone. To, o, widzicie? Koktajlowe. Już jednego próbowałam wczoraj, dobry był. A nie zauważyłam, że tam w głębi też są. No i tak. Papryki, wszystko ładnie rośnie. No jestem zadowolona, powiem Wam. Tutaj coś tam też już kwitną. Znaczy ten. Czerwony się zrobiło. Tutaj chyba muszę jakąś podpórkę zrobić, bo coś się położyło. Pod ciężarem. Ojejku, powiem Wam, że się narobiłam. Nasprzątałam w domu. I w ogóle. Bo było chłodniej. Potem wyszło słońce. Teraz zobaczcie, znowu jest chmura. Taka, myślałam, że będzie padać, ale nie. I powiem Wam, że myślałam, że naprawdę będzie trochę chłodniej dzisiaj, a taki się żar zrobił. Tropików. W każdym razie chciałam się wypielić tą cukinię. Może to zrobię wieczorem, bo teraz to szybko zrobię obiad i będę jechała jeszcze zaraz do sklepu, ale słuchajcie, zrobimy dzisiaj obiad. Z cukinii. Wybiorę jakąś cukinię. Albo i wybiorę dwie. O, ta jest wielka i ta. Tą na pewno wezmę, bo ona jest taka duża. Czekajcie, obkroimy sobie. Ja Wam pokażę. Jak sięgnę ją tutaj jakoś. O. 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 Sonia. No, no może jedną na razie wezmę. Zobaczę, ile mi wyjdzie, więc tam mi starczy. I dzisiaj zrobimy obiad znowu z cukinii. To trzeba jeść cukinię, nie Sonia? No, dobra, idziemy. Dobra, mamy tą cukinię. Szybko zrobimy obiad. Właśnie do sklepu muszę jechać. Amelka chciała do biblioteki. Obkrajamy dupkę, oczywiście. Dupkę, tak. Oczywiście ją dobrze myjemy. Ja sobie trochę ułatwię i zrobię takie troszeczkę mniejsze. Będzie mi łatwiej. Kroję na pół i kroję takie dosyć grubsze plastry. Wiecie, nie mogą być takie cienkie. Bo to się rozleci. Ale dobrze, że wzięłam jedną, bo mi się wydaje, że jedna nam starczy. Myślę, że tu obkroimy. O. I to tak samo. No. O. Muszą być takie, no nie wiem, ile, 3 cm. Ja to tak na oko robię. Takie o,
Z jednej strony takie, z drugiej takie, nie ma znaczenia. Teraz będziemy to. Ja mam tutaj wszystko czyste, więc sobie mogę spokojnie na blat położyć. Teraz weźmiemy sobie je, tak poukładamy. Siema. Może tak, więcej wejdzie. I troszeczkę ubiję tuczkiem. Tak, żeby sobie. O Boże, kota bym zdeptała. Tak, żeby ten. Kocie. Kocie, uciekaj. Tak, żeby no, trochę, wiecie, soki puściło. Więc ja tu będę sobie tukła, ale się rozłączę, bo zaraz mi ten statyw pewnie spadnie. Jak widzicie, mam już utuczone. To tak, żeby trochę soki puściło. I teraz szykujemy panierkę. Normalnie jajko z przyprawami. Teraz sobie wezmę jakąś miseczkę i będę tutaj jajko sobie rozbełtam. I pokażę Wam, co dalej. Mamy naszykowane bułka, jajka, solimy sobie, pieprzymy albo tam warzywkiem, jak tam wiecie, ja nie wiem, jak lubicie. Może sobie, będzie mi łatwiej, szybciej poleci, bo ta sól to tak grubo zmielona. No i co? I robimy tradycyjnie jak kotlety. Obtaczam dwa razy, w jajku, w bułce. W jajku i w bułce. I potem smażymy. I będzie taki fajny obiad. Takie kotlety z cukinii a la schabowe. Ale już wiecie, ja już kartofli do tego nie daję. Chociaż można by było jakieś kartofelki, jakąś mizerię zrobić, lekki obiad. Młode kartofelki do cukinii można by było. Ja nie robię, bo mi się nie chce dzisiaj obierać. Dzisiaj tylko tak zjemy z tym. Jeszcze zrobimy do tego sosik. I będzie fajnie. Trzeba jeść cukinię, przerabiać ją we wszystko, co się da. Na zimę. No, widzicie, po troszeczkę, powolutku. I od razu rzucamy na rozgrzaną już patelnię, na olej. Bo to wiecie, no niech się ładnie smaży. I tak po trochu będziemy kłaść następne. W międzyczasie, jak się nam smażą kotleciki, zrobię sobie sos do tych kotlecików. I mój sos będzie składał się z jogurtu greckiego. Widać? Widać. Jogurt grecki. Trochę mamy pietruszki ode mnie z ogródka. Takiej tej karbowana. Z taką porządną garść, jak pokroję, to będą nawet dwie garście szczypiorku i ze trzy ząbki czosnku. I to wszystko sobie, czosnek sobie oczywiście wycisnę. To wszystko drobno pokroję i posolę solą, popieprzę trochę i mi wyjdzie taki, wiecie, taki fajny sosik. Do tych kotlecików sobie posolimy, popieprzymy do smaku. Dużo pieprzu nie daję, bo u mnie ten szczypiorek mój to jest tak ostry, Wam powiem, że naprawdę nie ma co. Fajny taki sosik gęsty. Może dać trochę śmietany jeszcze. Może ja tam jeszcze, wiecie co? Teraz spróbuję. Może dam trochę jeszcze śmietany do tego, żeby go... Chociaż może starczy. Zaraz spróbuję i będę wiedziała. Ja spróbuję. Amelka, spróbuj dać śmietany. Bo ja jestem lewczyni. Soli, pieprzu. Chyba soli trzeba więcej dać. No, soli. O, dać śmietany, żeby był taki bardziej wodnisty? Nie. To może taki być? No. Bo ja tutaj smażę dalej. To jest jaki ostry. Dobrze, czosnku dam dużo. Zdrowsza będziesz. Trzeba jeść. To co? Może dać śmietany, co? Taki gęsty wyszedł. Nie. Jest nie? Dobrze. Tak? No dobra. Jak Amelka mówi... A, sorry. A może sobie samo?
Nie no, już posolę. Bo ta różowa sól to jest słabsza i dlatego jej to się zawsze jest, wiecie, mniej. No i dobra. I będziemy już jeść, bo już mamy ciepłe kotlety. Zaraz będziemy nakładać. Jednak, słuchajcie, damy jeszcze śmietany. Tak, z jedną taką łyżkę. Bo już nie mam jogurtu greckiego więcej. Miałam taki jeden. I zaraz zobaczymy, czy okej będzie. O! Dobra, to do tego jogurtu jeszcze takie dwie łyżki dam. Śmietany i będzie idealnie. Melka, spróbuj teraz. Chodź, sesterka. Teraz jest moim zdaniem idealnie. Jak? No, teraz lepiej. Lepiej, nie? No dobra. To jak lepiej, to nakładamy. Dobra, tu mamy część kotlecików naszykowanych. Fajnie się usmażyły, zobaczcie, normalnie jak schabowe, jak kotlet. Do tego sobie nałożymy sosiku. Można posypać koperkiem. Kto jak tam lubi, ja robię pod siebie. No i co? Oczywiście spróbujemy teraz. Dobra, będziemy próbować. Mam nałożone. Nie lubię jeść na wizji, nagrywać się i jeść. Nie lubię jakoś tak, ale najpierw spróbujemy. No, sosik już próbowałam. Bo tak, nie lubię tego po prostu, wiecie, jak ktoś je i gada, nagrywa się, ale... Aha, Laura, spróbuj. Laura, to jest kotlet, normalnie jakbyś kotlet jadła. Pycha. Dajcie znać, czy jecie takie kotlety z cukinii. Pycha, zawsze robię takie, nie raz robiłam, tylko cukinię, jak jest okrągła, to okrągłe takie plasterki kroiłam i smażyłam. Ale przy tych okrągłych się więcej schodzi, bo to przewracanie, smażenie, no to się dłużej schodzi. A teraz kroję sobie właśnie takie wzdłuż paski i wiecie, jest lepiej. Przepraszam, ale pyszne. Słuchajcie, chłop za to, to mi dzisiaj będzie po nogach całował. Ja wam to mówię. On cukinię uwielbia w każdej postaci. I w ogóle powiedział mi, że za mało cukinii posadziłam. I muszę chyba sadzonek dokupić, bo on by mógł jeść tą cukinię codziennie. A jeszcze jak mu podam kotleta z cukinii, to będzie zadowolony, ale no i tak potem mięso zje, bo on mięsożerca. Aha. Dobra, idę jeść. A Melka, chodź spróbujesz, bo Melka się wstydzi. Ale pokażesz się? Nie. Dobra, to... A Melka jest w piżamie. Dobra, to postawię talerz, a Melka to spróbuje, sobie nałoży i ją nagram. Dobra, Melka w piżamie, to jest ten, ale nałóż sobie. Próbuj, mów szczerze. Dobra. Tylko szczerze, wiesz. Ja smażę dalej te kotlety. Bo to już czymś zostało. Dobra? No. No widzisz. A Laura nie chce spróbować, się nie chce przekonać. Laura, przekonaj się. Nie. A sosik pasuje, twoim zdaniem? Pasuje, co? To polecamy widzom. No. I wam życzymy smacznego, polecamy wam fajny obiad, może się najeść dietetycznie. Gdyby to nie była ta panierka, to byłoby dietetycznie. Zamiennik mięsa. Zamiennik mięsa, dokładnie. Smacznego. I co, dobre? Ale dobre. Ale byś sobie kroił to, nie tak jak kanapkę w ręku. A sos? No. No i dobra. Jaką mamy? Wiesz co? Byliśmy w sklepie. Zrobiłam małe zakupy. I jesteśmy w sklepie drugim. Ten filtr wzięliśmy, kupiliśmy też i naglony.
No taki chlor na glony, coś tak, coś takiego. Chyba będzie dobre. Bo wiecie, szkoda tej wody wymieniać. A ja myślałam, że ja mam, a mi się skończyło. A ten filtr się okazał, że już stary był i trzeba było kupić nowy. No, a w zeszłym roku myślałam, że mam jeszcze ten płyn taki do... taki płyn, no wiecie, do basenu, co się daje. No i, bo ja kupowałam taki chlor w zeszłym roku. Nie wiem, gdzie ja to mam, ale kupiłam takie coś na glony. No. I małe zakupy zrobiliśmy. I powiem wam, że wzięłam Laurze szynki z tego, z kurczaka. Dopiero się kapnęłam przy kasie, że ona kosztowała prawie 60 zł za kilo. Wzięłam 20 deko, bo ona więcej nie zje. Zapłaciłam 20 zł. 16 chyba dokładnie. 16,50. Masakra jakaś po prostu. Ale jakbym zrobiła jej z piersi kurczaka czy z indyka takiego naszego, nawet w szynkowarze taką szynkę, to by nawet nie tknęła tego. No. Tknęłabyś. Tak samo jak i cukinię. Nie chcę. Dobra. Już nie możesz? No, dobra. Jedziemy zaraz do domu. A my siedzimy w tym... 30 stopni pokazuje w samochodzie. Teraz tam ten termometr. I trzeba się teraz wziąć... Bo wczoraj też czyściliśmy ten basen. Dzisiaj tam się zaraz doleje. Filtr się wymieni, włączy się i będzie fajna, czysta woda. I tyle. No. Taki to dzień dzisiaj. Wypieliłam sobie, słuchajcie, te cukinie po południu, bo tak słońce zaszło i fajnie było. Tutaj jakoś mi się tak dziwnie położyło, nie wiem dlaczego to tak. A, bo tu tak się jakoś przekręca i pewnie tak było. No dobra. Miałam, no i tak, nie podlewałam, bo miało padać. Chwilę pokropiło, słuchajcie, i przestało. 5 minut pokropiło. Grzmiało gdzie niegdzie, ale 5 minut pokropiło po prostu parę kropel. Jak widzicie, takie niebo wieczorem, jest prawie 21. Ja czekam, Amelka wraca, bo pojechała sobie do koleżanki hulajnogą tam się spotkać na boisko. Już jedzie, widno jest to, wiecie, okej. No i tutaj przesadziłam sobie papryczki. One takie są na balkon, balkonowe. Kupiłam papryczki takie te. O Jezu, jak to się nazywa? Balkonowe. Na balkony, na tarasy, w doniczki. I one mi tam rosły. Ale one tak słabo rosły, coś im tam nie pasowało. I takie mi papryki, takie mi papryczki wyrosły. Maluteńkie, patrzcie. Czekajcie, podejdę z tamtej strony. I mówię, coś im chyba tam nie pasuje, ta gleba, czy co. O Jezu. I o, takie, to takie te malutkie papryki by były, takie malutkie? Myślałam, że troszeczkę większe będą. I mówię tak, tak sobie myślę, nie wiem, czy to takie maluteńkie są te papryczki, one są jak pół palca, czy im tam coś nie pasuje. No i przesadziłam je tutaj, bo tu mam, miała marchewkę i selery. Ale tutaj... z marchewki tyle wyszło, nic więcej nie wyszło i wypiliłam to, co wyszło, zostawiłam, posadziłam tą, przesadziłam właśnie tą, jak to się nazywa, przesadziłam tą, Boże, paprykę, no i zobaczymy, czy będzie tutaj lepiej rosła. Podlałam i tyle. Ogórki też już się ruszyły, ale to już może w innym vlogu, bo dzisiaj już jest późno. No i co? No i tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia do jutra, do następnego vloga. A jutro mamy wyjazd, wyjeżdżamy w miasto, więc zabierzemy was ze sobą i może coś sklecimy fajnego, coś innego, więc trzymajcie się, do jutra, pozdrawiam, pa.